Nie wiem, ile się nagrało. Strasznie dzisiaj się ta kamera wyłącza. Dobra, są tu kolejne kurki. Już mam tyle. Także jest naprawdę fajnie. Tu sporo kurek jeszcze widzę. Tu są maluchy. To je wszystkie zostawiamy. Weźmiemy tylko tą większą. Tam widzę przy drodze maluchy. Tu widzę kolejną. No tragedia z tymi owadami. Tam coś widzę, jakiegoś grzyba podobnego do kani. Ale może być to muchomor. Zaraz tam pójdziemy. Na razie pospaceruję tutaj. Owadów mnóstwo. Nic tu nie widzę. Słońce wyszło. Już razi. Para jest straszna. Nie wiem, czy widzicie to zaparowanie. I kamera znowu się wyłączyła. Nie wiem, ta kamera dzisiaj mnie bardzo denerwuje. Cały czas się wyłącza. Nie wiem, czy to nagranie idzie dalej, a się tylko wyłącza mi ta tylna kamera. Czy o co chodzi? No tutaj niestety to jest muchomor, nie jest kania. O, tam widzę kurkę. Powiem szczerze, są tutaj te kurki małe. Jeszcze kawałek przejdę. Jak nie będzie większych, to uciekam stąd na drugą stronę. Te owady szaleją. Nie mogę się ich odgonić. Atakują oczy, głowę. I to dziwnie gzy. Dlatego wychodzę stąd. No i znowu kamera się wyłączyła. Nie, po prostu nie rozumiem tego. Przeszedłem na drugą stronę. Wszedłem tylko do lasu. I zobaczcie, od razu pierwsza kureczka. Już wam ją pokazuję. Nawet dwie, trzy. Tylko jednej nie bierzemy. Tej malutkiej nie bierzemy. Weźmiemy tą i tą. Pozostałe. O, tam widzę następne. Zaraz tam przejdę. Opa. Zobaczcie, tu są następne. Tu jest jedna. I tu są dwie. Ale weźmiemy tylko tą jedną. Te małe zostawimy. Jak widzicie, od razu na starcie pojawiły się pierwsze. Tu widzę następne. Zobaczcie, jakie piękne kury. Zobaczcie, no znowu ta kamera się wyłączyła. Taką kurę teraz wziąłem. Tu są następne. Nie wiem, co się dzieje dzisiaj z tą kamerą. Tu jest następna kura, piękna, największa dzisiaj. O. Tu z tyłu widziałem jeszcze jedną kurę. Dwie. Jak się podejdzie, to się okazuje, że ich jest więcej. Tu są dwie, trzy. O. Tam widzę już następną. Tam widzę następną, chyba taką bardzo dużą. Chyba, że to jest inny grzyb. Zobaczcie, tak to wyglądają. Zobaczymy, co to jest. Nie, to nie są kurki tutaj. Także tu jest pomyłka. Ale tu jest na pewno kurka. Jedna po jednej stronie, druga po drugiej stronie koszyka. Tu jest jedna. A nawet dwie zrośnięte. Jak widzicie. No zobaczcie. Kamerka znowu mi się... A, trzeba ją dotykać, bo chyba
Wiem, co się dzieje. Wilgoć i krople, które spadają z mojego czoła na ekran, powodują wyłączenie ekranu. Także będę musiał na to zwracać uwagę, jak on się ściemnia i dotykać go delikatnie palcem. Zobaczymy, może to coś pomoże. Idę dalej na poszukiwania. Tutaj to przez kawałek nigdy nie było. Także może się okazać, że przez kawałek nie będzie w ogóle. Dopiero za jakieś 20 metrów, bo teraz szedłem wcześniej niż zawsze. Ostatnio chyba dwa razy tędy wchodziłem. I tu na brzegu nigdy nie było. Zobaczymy. Rozglądać się rozglądam, ale nic nie widzę. I ciągły ten pot napływający do oczu w tym parniku. Ale jak ktoś chce zbierać grzyby, to i tak będzie zbierał. Dobra, włączę się, jak coś będzie. Przeszedłem około 10 metrów. Doszedłem tutaj, gdzie no tam zawsze zbieram kurki, ale tu wcześniej już zobaczcie sami, piękne kureczki się mi ukazały. Trzy, bo trzy, ale są. Także mamy pierwszą kurkę, tu jest druga, tu jest trzecia. Tam już gdzieś dalej dojrzałem jedną, że zaraz tam pójdziemy. Te już są takie większe i grubsze. Także to miejsce, nie wiem czemu, ale daje te kurki większe. Takie masywniejsze, może nie tyle większe, co masywniejsze. Tu gdzieś widziałem kurkę wcześniej. Jedną już widzę, o dobrze, widzę już dwie. Także przejdziemy tutaj. Jeszcze się rozglądam, nie wiem co tam jest, zaraz tam pójdziemy. Na razie zbierzemy te. O, tu są dwie mniejsze. Jest taka malutka i taka ciut większa. Oho, znowu zobaczmy. Nagrywa się, tylko wystarczy kliknąć w ekran. Dobra, to już wiem. Nie trzeba wyłączać tej kamery. Tu widzę większe kury. I tam znowu maluszki, tu. Także jest ich tu sporo. Tutaj to ta kurka to sama się rozpadła. Nie wiem czemu. Owady atakują. Pozbieramy te części, bo ona się sama rozpadła. Opa. Tu jest większa. Tu są maluszki. Te maluszki zostawimy. Weźmiemy tylko tą jedną. Ciut większą. A zobaczymy, co tu jest. Tutaj kępeczkę weźmiemy. Tylko dlatego, że jest kępeczką. Dobra. Mamy te kurki. Idziemy tam zobaczyć. O, momencik. Mój bacik. Odganiacz owadów. Zobaczymy, co ja tu widziałem. Ale to chyba nie jest kurka. Nie, na pewno nie. Także tego grzyba tu zostawiamy. Nie zbieramy go. Idę tu dalej. Tu zaraz dojdziemy do tego najlepszego zawsze miejsca kurkowego. Zobaczymy, czy dzisiaj też tu kurki będą. Zawsze tu się zbiera je. Tu widzę korzenie. Nie, to jest chyba kureczka. Nie korzeń. Ale nieduża. Tam na wprost już widzę kurkę. Zaraz tutaj się rozejrzę, ale nic nie widzę. Ta jest taka.
Nie wiem, jak to się stało, że ten ekran mi się wyłącza. No ale trudno, o, zobaczcie. Tej nie widziałem przed chwilą. O, tamtej też nie. Szedłem do tamtej. Także zaraz tutaj pozbieramy. O, tam widzę dalej następną. Także przejdę się tu bez koszyka. Ta taka ładniuteńka. Do tej jeszcze zaraz wrócimy. Na razie dojrzałem tutaj. Zobaczcie. Tą weźmiemy, tą małą zostawimy. Tu są kolejne. Nie wiem, czy nie będę musiał pójść po koszyk, jak tak się będą trafiały. Ale rozglądam się tutaj. Już nic nie widzę. Tu są trzy do zabrania. Czwarta maluteńka. O tu. Tu są kolejne. Najpierw te ubierzemy. Tu widzę kolejne. Nie mam jak wam pokazać, bo rękę zająłem. O, wziąłem te wie... A, weźmiemy wszystkie, bo mają długie nóżki. Takie trzy kolejne. Tu widzę kolejną. Pojedynczo, pojedynczo. Ale się trafiają. Tu widzę maluszki, to je zostawiamy. Niech sobie rosną. Tu też są maluszki, tam też są maluszki. Nie będziemy ich zbierać. Ale gdzieś tu jeszcze była taka większa. O tutaj. To po nią pójdziemy. Dobra, mamy ją. Jak widzicie, na chwilę odszedłem. Jest już cała garstka kurek. Także wrzucam je tutaj. Opa. Muszę chwilę się podganiać, bo strasznie się dużo owadów zebrało. No i zobaczymy tutaj dalej. Tu zawsze bywały. Zobaczymy, czy dzisiaj będą. A dzisiaj na razie nic nie widzę. No żadnej. O, jest ładna. Jedną dojrzałem. I to naprawdę ładna. Także zaraz się tu muszę rozejrzeć. Bo jak taka jest, to może być ich więcej. Zobaczcie, jaka piękna. Tu już widzę następną. Następna. Jest ich troszkę. No i właśnie mi pękły spodenki. Także trochę nie fartu. Ale już dochodzimy do końca grzebobrania. Tu myślałem, że też są kurki, ale nie. To są gołąbki. Tu są kolejne kurki. Tam są kolejne kurki. Musimy je tu pozbierać. Widzę kolejne.
piękniste. Chyba widzę kolejną kurkę, ale rozglądam się, czy czegoś nie ma po drodze, bo widzę ją trochę dalej. Niczego niestety nie widzę. Idziemy do niej. Ale to nie jest kurka. To jest niestety gołąbek. Także wracamy na swoje miejscówki. Tu wydaje mi się, że jest kureczka. I jest. Zobaczcie, tutaj jest. Już ją czyścimy. Tam widzę z przodu kolejnych kilka. Spójrzcie. Tu jest pierwsza, tu są dwie kolejne. I tu jest jeszcze jedna. Rozglądam się dookoła. Więcej tu nie widzę. Także biorę odstraszacz. Idziemy dalej. Tu musimy zrobić takie kółeczko, bo wiem, gdzie tutaj zawsze się trafiały i chcę tam pójść. Zobaczymy, może dzisiaj też będą. Bo są maluteńkie, już widzę. Tu ostatnio Jarkowi Gajowemu mówiłem, żeby je pozbierał. Zobaczcie, ile nowych wyrosło. Nie ma, nie są za duże, ale są. Zawsze coś się zbierze. Tych maluszków nie chcę mi się już zbierać. Tam dwie jeszcze wezmę. A resztę już zostawię, bo są naprawdę malutkie. Tu są te dwie. Tu już zostawiam, tam już zostawiam. Ale tam z przodu widzę jeszcze jedną. Taką godną zabrania. O, nawet jest ich trzy. A nawet może cztery. Dobra, tutaj jest taka kępeczka. I tu jest jeszcze jedna. Tam już widzę następną. Pójdę po nią, bo do niej już nie trafię. Jak pójdę w tamtą stronę. Tu widzę, też chyba są wysyp kurek. Muszę pójść po tą jedną. Bo tylko jedną tu widzę. O, zobaczcie. Dobra, wyłączę się na chwilkę i włączę się zaraz ponownie.